Witam wszystkich serdecznie, to Polka w Niemczech. Dzisiaj witam się z Wami z niemieckich lasów. A co będę robić? Słuchajcie, teraz Wam pokażę mój koszyk i lecę, ale nie sama. O, tu z husbandą, ale nie tylko husbando, bo idzie nas jeszcze więcej. Emilia! Mam nadzieję, że to tak, ty masz duży koszyk. I słuchajcie, my podążamy na grzyby. Będziemy zbierać grzyby. Zapraszam do oglądania. Cześć. To znowu ja. Dokładnie. I słuchajcie, musimy Wam powiedzieć o zasadach, jakie panują tutaj w Niemczech, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów. No i może tutaj Emilia trochę coś powie. Wiecie, a ja to dodam. Ja czytałam sobie wcześniej trochę na temat zasad, to można było na kilogram na osobę nazbierać i groziła krzywna 10 tysięcy kary. Ale to się zmieniło, z tego co wiem ostatnio. I można nazbierać na talerz, z tego co słyszałam. Ale kto ma jaki talerz? Ale Emilia, można chronionych grzybów nazbierać na talerz, to się zgadza. Ale tak naprawdę to możemy zbierać faktycznie od kilograma do dwóch kilogramów. Tak. Można zbierać tych grzybów, ale słuchajcie, trzeba wiedzieć, czy to jest las prywatny, tak, czy państwowy. Bo jeżeli prywatny, to oczywiście musimy mieć dodatkowe... Nie możemy zbierać. Tak, i dodatkowe zezwolenia właśnie trzeba mieć. A że my grzybiary... O, odpowiednio ubrane na grzybki. Zmotywowani. Dokładnie. To my chcielibyśmy dużo tego nazbierać, ale czy zbieramy? Zobaczymy. Zobaczymy, no właśnie. Ale Emilia, czy tobie się podobają takie zasady? Wiesz co, my w Polsce byśmy troszeczkę do czegoś innego przyzwyczajeni. Zbieraliśmy wszystko, co było, ile było i zabieraliśmy do domu i przerabialiśmy. A tutaj po prostu musimy się dostosować do tego, co jest. Pytanie, czy coś nazbieramy, bo bardzo dużo liści spadło i szczerze, nie widać za dużo. No właśnie, ale wiecie co, mnie to właśnie też zastanawia, bo ja co prawda nigdy tam dużo grzybów nie zbierałam, ale jak wchodziłam do tego lasu, no to oczywiście nie patrzyłam na to, czy ja mam wiadro tych grzybów, czy mam tylko na dnie w tym wiadrze, ale po prostu starałam się... To, co było, sobie zbierałam, wychodziłam. A tutaj, słuchajcie, to jednak musimy kontrolować, czy nie mamy za dużo, no bo jeszcze przyjdzie nam kara do płacenia. A kara się teraz zmieniła i jest do wysokości 5000 euro. Tak, to jest bardzo dużo pieniędzy. To jest bardzo dużo pieniędzy, tak. Nie? To nie są kurki. To nie jest kurka. To jest jakiś, no... Chociaż wygląda jak kurka. Chociaż wygląda, no. To nie jest kurka, nie. A jaka ma nogę? Nie, to nie kurka. No. Ale jest podobna. A patrzcie, kogo ja mam. O, o tych mówiłam. Patrzcie, tak, takie dorodne. Co to koszyka? Ła, a co to za grzyby, zobaczcie. Ale wielkie. No, wielkie. Ale te duże są. Mama, nie wolno dotykać. Twarde. Nie wolno dotykać. Ale ja wcale nie dotykam. Dotknęłaś. Znaczy, no, tylko spojrzałam na nie. Dobra, lecimy. Pani Aniu. Mojej mama, jej brat, znalazł ostatnio sówki. O, sówki. A sówki to są te kanie, nie? Nie, to są takie duże. Duże, no. Duże takie grzyby i z tych zrobił kotlety. No, no, to się kotlety takie robi. Tak, tak, dokładnie. Grzybowe kotlety. Ma, moja mama jadła, bo mojej mamy, jej tata, jej brat. W sumie mojej mamy lubi zbierać grzyby. O, ja też lubię. Tu są trzy dziury. Uważajcie, żebyście nie wpadli. To są czegoś dziura, czy jakiegoś zwierzęcia. No, lisek może być, albo królik. Także widzicie, w niemieckich lasach to nie jest tak prosto przyjść i sobie po prostu nazbierać grzybów. Tylko trzeba wiedzieć dokładnie co i jak. I trzeba się stosować do zasad. Dlatego, że zbieranie grzybów w niemieckich lasach jest uregulowane prawnie. I tutaj musimy wiedzieć, jakie panują zasady, co możemy zrywać, zbierać i tak dalej. Często też jest podane, że które grzyby należą do gatunków chronionych. To też trzeba o tym przeczytać, bo gatunki chronione możemy niektóre zerwać tylko do
swojego użytku i wtedy tam jest napisane, że właśnie tylko tyle, żeby na jakiś tam powiedzmy jeden posiłek. Także nie można zebrać ich więcej grzybków z tego gatunku chronionego. Natomiast pozostałe grzyby, które nie są gatunkiem chronionym, oczywiście możemy zbierać. Przeważnie jest od kilograma do 2 kilogramów. Tyle można sobie zebrać. I oczywiście nie wolno sprzedawać tych grzybów, tylko na własny użytek. Słuchajcie, nie jestem pewna, ale dla mnie to wygląda na rydza. Ale czy to jest rydz? Nie wiem. Chyba za żółty. On powinien być taki łososiowy, nie? Nie, on pod spodem powinien być taki chyba łososiowy, co mi się wydaje? Ale tak wygląda, dla mnie on wygląda... On powinien być żółty na wierzchu, mi się wydaje. Ale to chyba nie jest rydz. No, tych jest pełno, nie? Tych jest pełno. Rydze to w ogóle ponoć w najczystszych lasach żyją, ale czy... Ale czy to by był rydz? Nie, to nie jest rydz, za duże. Niemożliwe. Bardziej, nie? Niemożliwe. Okay. Coś, co już chyba... To już jest jedną nogą na to już chyba było, wiesz, Emilia, nie? Tak, nadgryzione. Ty, ale takich wielkich grzybów to ja nie widziałam. O, takie. Gatunki. Matko, jakie to duże. Nie no, faktycznie bardzo duże. Tutaj Szymon nam, słuchajcie, śpiewa. A że ma taki wokal, że dosłownie umila nam zbieranie grzybów, a już tyle zebraliśmy. Taki metalowy wokal. Ale Szymon, już tyle uzbieraliśmy tych grzybów, że po prostu ja nie wiem, czy... To znaczy grzybów jest, tylko że niejadalnych. Grzybów jest pełno. Jeszcze jakie kapelusze mają, słuchajcie. Większe nie niż kanie. Nie, że nie ma. No. Ale słuchajcie, Emilia nas tu prowadzi. Ona doskonale wie gdzie. I powiedziała, że no, mamy to... Orientację w terenie. I mamy to jak w banku, że zbierzemy. Jednego na pewno znajdziemy. Jednego. Tylko Emilia, będziemy się kłócić o niego. Potrzymam tobie, dam na chwilę, ty też potrzymaj. Kto da więcej, kto da więcej? Kto da więcej, no. Albo słuchajcie, jeden kapelusz, drugi nogę. Trudno. Też może być rozwiązanie, tylko jak zależy, jaki duży kapelusz będzie. Jaka długa noga. Jaka długa noga. Ale słuchaj, Emilia, będziemy miały na, wiesz, nie, do bigosu, do czego jeszcze potrzebujemy? Do barszczyku? Do barszczyku, do bigosu. Myśmy już wczoraj na ten temat rozmawiały. Do uszek albo do tych. Do pierogów. Do pierogów. No. Ale właśnie mówiłyśmy o tym, że do barszczu też potrzebujemy grzyba. Ania, mogłybyśmy się umówić i nagrać filmik o klejeniu pierogów, co bym nakleiły dla całej armii. Jak po 4 godzinach szukania znajdziemy jeden grzyb, to ja ci powiem, to mnie doczeka nawet, żeby do zupy go wrzucić, bo ja będę tak głodny, że go zjem na zdrowo. No. Ale halo? Dokładnie, będzie zjedzony. Także tutaj Pedro też dźwiga nasz koszyk, który jest pusty. Ale my to sobie tak po cwaniacku zrobiliśmy, bo koszyk ma 2,5 kilo. Bez wagi. Na 2,5 kilo. Ale tak jak żeśmy... Ale 2,5 kilo truskawkę. No truskawkę. To jest kryzys, nawet szyszek nie ma, żeby w tym kryzysie pozbierać. No właśnie, nawet to na pewno z grzybem tutaj muszę być kilo. Kilo, nie grzybów. No, z lekim, no, z dawnym lesie. No. Tylko te. Żołędzie, Szymon. No, żołędzie można zbierać. Tak, będziemy zbierać. Inne, słuchajcie, zawsze jest wyjście. Jeżeli nie znajdziemy grzybów, to inne owoce zbierzemy. Jeżeli nie ugotujemy potraw, to zrobimy ludziki. Dokładnie. Tak. I dekoracje do domu. Z żołędzi. Tak jest. Tu bardziej na lewo widzicie? W lasku. A no właśnie, tam jest. No. I tam będą wszystkie. Czy... Tam będą wszystkie, tam nazbieramy wszystkie. To z Krzyszek będzie coś. Wróciliśmy na początku, na samochodzie. Spacer był, Pedro, spacer. Oh yeah.
A wiesz, że spacer jest ważny. Bardzo ważny. Na zdrowie. Na zdrowie. Tak jest. I zobaczcie, my jesteśmy tutaj. Willkommen am Sportquad Mark Wazen. I teraz tutaj można gimnastykować się. 3 kilometry jest taka droga fajna. Tutaj jest pokazane. Ale tu moje dziecko pokazało, że jest teatr, Naturtheater. A, jest faktycznie Naturtheater. Także też fajnie. Tenis Halle, Naturtheater. I nawet słyszeliśmy gdzieś muzykę. I to pewnie jest stamtąd. Także widzicie, fajnie, bo można sobie pochodzić, można sport uprawiać, a dzieci mogą do teatru pójść. No, także bardzo fajnie, przyjemne, spożyteczne. No i słuchajcie, teraz jesteśmy w lesie takim iglastym. No i mamy nadzieję, że tutaj uda nam się coś znaleźć. Pedro, wiary więcej. A zobaczysz, znajdziemy. Trzeba w to wierzyć. Znajdziemy. Przecież w Niemczech nie zbierają grzybów. No, na pewno no tutaj jest. Już czuję nawet zapach. Zapach już czujesz, nie? Także słuchajcie, szukamy grzybów. Zobaczymy, czy znajdziemy. Ale i co, to się zjada? Takie te? Do octu. Ocet. A ocet się robi. Ale... Takie coś widzicie, ale... jest tutaj. One rosną większe, tu są małe. Tam też rosną. Ja bardziej do suszenia bym chciała, czarne łaski, wiesz? No, dokładnie. Oszukujesz mnie. Będzie. Lola. Mamy lizaka. Lizak jest na to, żebyśmy zebrali te grzyby w końcu. Także na po jednym. Na wzmocnienie. Po jednym lizaczku. No lizak jest dobry na oczy. Zgadza się, zgadza. Papie. Także smukamy, jemy i zbieramy. Która pierwsza znajdzie grzyba, ta dostanie prezent. A jaki? Brązowy grzyb. Z brązowym kapeluszem. Jaki różowy! Różowego weź! Nie wolno zbierać różowych. Pokaż ich. Au! Nie no, ten różowy to zdecydowany trójak. A zobacz, jaki tam biały. No, wow. Takiego białego to jak pieczara. Kogo? Ale on też trujący. On to weźmy go paszykiem. Nie wolno. Zasada jest taka. Nie potrzebujesz tego grzyba, nie zrywasz. Zobaczcie, są brązowe grzyby. Jak najbardziej. I tam też. I tutaj też ich pełno. Ale wszystko trójaki niestety. Wiecie co? Chodzimy, krążymy po tym lesie. Zobaczcie, ten las wygląda tak, że w większości on jest liściasty. Troszkę jest tylko właśnie iglaków. No i pełno liści na dole, wiadomo. I szczerze mówiąc, to marne szanse na znalezienie czegokolwiek. Bo już chodzimy jakiś czas, ale niestety nic nie znaleźliśmy oprócz trójaków. A tych jest bardzo dużo. Bardzo dużo jest trójaków. Także w sumie jak jest tyle trójaków, to i powinny być jadalne. Gdzieś. Pewnie gdzieś są. Ale nie dla nas. Wiecie, jak to jest z tym grzybem. Nie wszystko jest dla wszystkich. No ale nic, jeszcze trochę poszukamy. I być może uda nam się znaleźć. Jaką masz propozycję, Emilia? Nie, bo znalazł jakiś ładny lasek. No to lecimy. Lecimy, tak? Gdzie lecimy indziej. Sobie zobaczyć. Pokażę wam tutaj... piękny widoczek. O. Z parkingiem. To chociaż jak nie grzyby, to widoczek. To chociaż sobie dokładnie. To za mną. To za tobą. Herbatkę wypijemy. Biegniemy. A jest tam jakiś ten? Jakiś... Ja mam ze sobą herbatkę. A ty masz ze sobą. O, Emilia. A po kubeczku? Po kubeczku. Możemy dostać. Dokładnie. Czyli wszyscy są za. Pedrinho, a ty? Nie, ty byś od razu chciał grzyba. No też, jak nie będę grzyby, będę widoki. Widoki my lubimy. I herbatka. No, dokładnie, to lecimy. To lecimy dalej. No i słuchajcie, troszkę wam teraz opowiem o zasadach zbierania tych grzybów. Chociaż co prawda nam się nie udało zebrać, no ale może będziecie mieć wy więcej szczęścia i te osoby, które mieszkają w Niemczech i zechcą pójść na grzyby,
będą wiedziały przynajmniej, co i w jakiej ilości mogą. A więc słuchajcie, generalnie jest taka zasada, że od kilograma do 2 kg można zebrać takich grzybów. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że gatunków chronionych nie możemy zrywać, bądź możemy tylko zebrać tyle, aby zmieścić na jeden posiłek. I gatunkiem chronionym, słuchajcie, to tutaj są na przykład kurki, na przykład borowiki, koźlarze pomarańczowe, jakoś tak one się nazywają. I słuchajcie, to są akurat te grzyby, które ja zbieram. Ja te grzyby akurat lubię. No, ale jeżeli chodzi o pozostałe grzyby, to od kilograma do 2 kg. Ale oczywiście musicie to zobaczyć u siebie w regionach, dlatego że w różnych regionach to jest różnie opisane i te zasady nie są jakby jednakowe dla pozostałych regionów. Ale słuchajcie, teraz też jest jeszcze ważne to, w których lasach zbieracie. Dlatego że w lasach prywatnych, żeby zebrać jakiekolwiek grzyby, no to jesteście jeszcze zobowiązani do posiadania zezwolenia na zbieranie takich grzybów. No, także to nie jest tak, że idziecie sobie do lasu, trzeba się zorientować, czy ten las jest prywatny, czy państwowy. To jest podstawa. No, i co jeszcze? Aha, jeszcze tutaj powiem o karze, bo osoby, które się nie będą stosować do przepisów obowiązujących, no to podlegają karze do 5000 euro. Także mogą zostać ukarani grzywną do wysokości 5000 euro. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że bardzo rzadkie gatunki grzybów w ogóle nie mogą być zbierane i one są w ogóle całkowicie chronione. I na przykład do takich gatunków zaliczamy między innymi gąskę zieloną czy trufle. One w Niemczech nie mogą być zbierane w ogóle. Ale jeszcze wam tylko powiem, że zbieranie grzybów, czyli to ta ilość od kilograma do 2 kg, to oczywiście jest na dzień. Także na dzień można zebrać taką ilość grzyba. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest dla własnego użytku, bo oczywiście, jeżeli byście chcieli sprzedawać, no to musicie mieć już pozwolenia na to, żeby zbierać takie grzyby i później je odsprzedawać. Tym bardziej, że z tego co wiem, grzyby generalnie w Niemczech są drogie i restauracje w Niemczech nawet płacą do 50 euro za kilogram na przykład borowików. Jednak komercyjne zbieranie, tak jak powiedziałam, wymaga dodatkowych pozwoleń. I oczywiście w przypadku takiego zwykłego grzybiarza jest to po prostu niedozwolone. I słuchajcie, w ogóle jeszcze zakaz jest zbierania grzybów i innych owoców leśnych w parkach publicznych, w rezerwatach przyrody i w parkach narodowych. Oraz w takich lasach, gdzie jest prowadzona wycinka drzew. To tam też nie można zbierać niczego. Czyli w Niemczech nawet zbieranie grzybów jest obwarowane prawem, jest ustalone o zasadach, jak, w jaki sposób możemy, gdzie możemy zbierać te grzyby. No i przez to też wszystko nie zostanie wyzbierane z tych lasów, to i wiadomo, że tego grzyba może i jest więcej, aczkolwiek nie widziałam tych grzybów, więc nie wiem, jak to jest. Zobaczcie, przyjechaliśmy tutaj, gdzie jest stara skocznia narciarska. Zaraz wam pokażę. Tu jest stara jakaś chata. Ale fajna ta skocznia. Widziałam, że nawet drewniana stara nadal czynna jest. Ona jest czynna? Chyba tak, no. Tylko teraz jest. No. Ale zobacz, a tam u góry samej? Ale zobaczcie, jak ładnie to wygląda.
Dziwne. Takie jest plastikowe, nie? Ale fajnie wygląda i ta skocznia jest stara, ale ponadczynna jeszcze. Jeszcze raz. O, dałeś radę. Niestety wracamy już z grzybobrania. Nie udało się niestety nic zebrać, dosłownie nul, zero. Mamy puste kosze, ale dobry humor nas nie opuścił. I wracamy do domu, zamówimy jakąś pizzę i będziemy kończyć nasz dzień. Nie, mężu, drogi? Czasem tak jest, nie? Pizzę będę miał. Jak nie ma grzybów, jest pizza. Nie ma grzybów, ale będzie pizza. I może z grzybami nawet. No dobra. W każdym bądź razie, jeśli filmik się podobał, zostawcie łapkę, dajcie komentarz, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. I oczywiście zapraszam do